odcinka z giełda Max, która oferuje możliwość handlu bez KYC. Serdecznie z tej strony Krypto Anonim zaczynamy szybkie wiadomości z świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Standardowo przypomnę, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, nie porady inwestycyjne. Więc zaczynamy. Bitcoin 67422$ i jest niecały procent na minusie w ostatnich 24 godzinach. Ether 2069 dolarów i jest pół procenta na minusie w ostatnich 24 godzinach. Cała kapitalizacja rynku kryptowalut skurczyła się o pół i wynosi 1 bilion 468 miliarda dolarów, z czego tej kapitalizacji 731,7 miliarda dolarów jest Bitcoina, a 248,8 miliarda dolarów jest Ethereum. Reszta to stablecoiny i inne tam shitcoiny. Przechodzimy sobie do CryptoRank, żeby zobaczyć, co najbardziej się klika. A klika się Pite, Brawl, ET i Celestia, a najwięcej wizyt mamy na Toncoinie, konie GPT, Pite i Bitcoin dopiero jest, jest na pozycji szóstej. tym można też wnioskować, że Zainteresowanie inwestorów jest skupione właśnie na mniejszych projektach. No, i to jest dość naturalna sytuacja, kiedy Bitcoin dość mocno rośnie w krótkim czasie, co możemy sobie zobaczyć na tym wykresie. Mamy praktycznie od 27 000 15 października, wyższał do 38 600 kilka dni temu, i w takim przypadku. Ten kapitał lubi się z Bitcoina przelewać do mniejszych market capów. Zobaczymy co tutaj się stanie, bo to wygląda tak jakbyśmy mieli tutaj dywergencję niestety niedźwiedzią. Cena leci cały czas do góry, a RSI nam zaczyna spadać. W mm, tym samym jest to niebezpieczna dość sytuacja. Jednak jest na tyle dużo newsów, że spokojnie Bitcoin może sobie tu wyszczelić jeszcze i wylądować na okolicach 42-48 tysiącach, bo tam znajdują się jakieś większe opory. Zobaczmy sobie co się dzieje jeszcze tutaj na złotówce, która się cały czas umarła. Na chwilę obecną za dolara trzeba zapłacić 3 ,98 zł. 98 groszy, no i 0,6 za euro 4 ,37 zł. 37. Jak sobie spojrzymy jeszcze na ropę, to mamy 80 dolarów za baryłkę i na mieć 3,78 dolara. No i dobra, tyle to z wiadomości. Może jeszcze zerknijmy sobie na złoto, które atakuje 2000 zaatakowało nam 2000, no i teraz trafiło na opór, zobaczymy czy poleci i w końcu przebije tutaj ostatni ostatnie szczyty na poziomie 2074 dolary myślę, że złoto w końcu powinno zacząć reagować, no ale to będzie dalej powiązane z całym tym cyklem Bitcoin też zazwyczaj podąża dość podobnie, no bo często jest tak, wiadomo, cykl się roz, tam w pewnym momencie odkleja, bo Bitcoin rośnie sporo sporo więcej niż inaktywa, ale jednak jak kapitał narasta, stopy są obniżane pieniądz tanieje, to większość Większość rynków, jak dobrze ulokujecie w coś dobrego, coś co się nie sypie, to będzie tam dawało wyniki, będzie rosło. Ale oczywiście, krypto rośnie najbardziej, dlatego właśnie tym rynkiem się interesuje najbardziej. No i oprócz tego, że bardzo jestem pasjonatem technologii. Przechodzimy sobie na kalendarz, żeby zobaczyć, co się dzieje w nowym tygodniu. A w nowym tygodniu się dzieje. Od poniedziałku zaczynając, zezwolenia na budowę i sprzedaż nowych nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, wtorek za wskaźnik zaufania konsumentów też w Stanach, Środę mamy CPI w Niemczech i PKB i zapasy ropy naftowej w Stanach, czwartek mamy tutaj dla Polski wskaźniki CPI i PKB. Tutaj bardzo ważne czyty mamy także wskaźniki PMI dla przemysłu w Chinach, wskaźniki CPI w strefie euro, oraz bazowe indeksy cen wydatków i zdeklarowanych wstępnych bezrobotnych oraz Indeks podpisania nowych mm, kupna domów w Stanach Zjednoczonych, a kończymy tydzień przemówieniem prezesa Fedu i wskaźnikiem ISM w Stanach Zjednoczonych. I teraz już przechodzimy do wiadomości. Zaczniemy od wiadomości od syna Christine Lagarde, który stracił na rynku kryptowalut sporo pieniędzy. Mówi, że około 60% swoich inwestycji pewnie dźwignią się bawił albo nie wiem, jakimiś shitcoinami. W każdym razie Lagarde mówi, że tutaj nie jest tego dumna. Niechętnie to przyznała, jednak powiedziała, że ludzie mogą swobodnie inwestować swoje pieniądze w co chcą. Mogą spekulować, co często też się nie zgadza z tym, co reprezentuje w różnych przemówieniach, ale w każdym razie e, fajnie, jakby trzymała się tego, co tu właśnie. Powiedziała. Do przechodzimy do Kyber słapa, który został schakowany na 46 milionów dolarów. Sama giełda oferuje 4,6 miliona dolarów, czyli 10% hakerowi, który tutaj to skradł. A tak dodatkowo sam ten haker tutaj jeszcze negocjuje. Z ważniejszych rzeczy, jak sobie zerkniemy, co tu zostało schakowanych, no to tu macie napisane w pierwszej kolejności. Mamy arbitrum 4 miliony dolarów, 7 milionów z wrapowanym. Ethereum 20 milionów z Ethereum, a 7 milionów z wrapowanym, zastejkowanym Ethereum, więc no największe zabrożenie w sumie do, jest Arbitrum no bo myślę, że te 20 milionów na Ethereum to rynek by spokojnie sobie wchłonął, jak gdyby to było zrzucane plany emerytalne 401k w Stanach Zjednoczonych zostają zwiększane o 500 złotych, mm, przepraszam 500 dolarów i to tutaj w tym artykule na Bitcoin.pl sugeruje, że większy mm, możliwość inwestycji może się przełożyć na to, że będą inwestycje także w Bitcoin, a co może napompować także rynek kryptowalut. Czy tak będzie? No jakaś część na pewno inwestuje w kryptowaluty na emeryturze. No, w przyszłości myślę, że będzie to większa część, ale może wtedy już być za późno. Teraz na bitcoin.pl na Bitcoin czytamy także Top 7 promocji na rynek krypto, na rynek portfeli sprzętowych, więc jeżeli nie posiadacie, to warto się zainteresować, no bo mamy czarny piątek, po prostu warto mieć portfel sprzętowy, jak inwestujecie. Jak inwestujecie 100 zł, 1000 zł, to sobie odpuśćcie, ale jak chcecie poważnie inwestować, wrzucać regularnie, to warto to ładować na Ledgera Oczywiście nie tak po małymi kwotami, bo to was prowizje zjedzą w zależności co tam wrzucacie, jednak tak czy siak przenoscie swoje środki na Ledgera a, i pilnujcie swoich seedów. No, tak to tylko mogę powiedzieć. Zresztą róbcie co chcecie, ale to jest bardzo, bardzo potrzebne. Mi życie uratowało nie raz. Raiffeisen Bank wprowadza usługę handlu kryptowalutami na Unię Europejską i Europę Wschodnią. To bardzo ładnie się łączy z kropkami, że tu nagle zaraz jakiś ETF, nagle Binance ma jakiegoś CEO, który był w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Teraz nagle od starty zaplanowanym od stycznia 2024 roku, że banki będą nam oferować krypto, żeby nas zaraz nie zalała kryptofala, a osoby, które myślą, że rynek krypto na przykład się sypie albo, że niedługo będzie nie można wymienić swoich krypto na nic innego, taki pewien Cezary sobie tak twierdzi, no to myślę, że jednak będzie totalnie na odwrót. W każdym razie Polonix i Huobi ma zablokowane wypłaty z powodu haku, to zapomniałem jeszcze Wam dodać, ale te, te wypłaty zostały odblokowane. W każdym razie, tak czy siak, mam nadzieję, że nie trzymaliście swoich krypto na giełdzie. Dodatkowo, Korea Południowa zaplanowała testy CBDC na 100 tysięcy obywateli na czwarty kwartał roku 2024, więc tutaj coraz więcej krajów też się rzuca na to, żeby ten cyfrowy pieniądz wprowadzić, co ja osobiście też uważam, że zwiększy market cap krypto, dlatego że ludzie, jeżeli będą chcieli właśnie jakoś. Chociaż trochę zachować anonimowości, pseudo-anonimowości, bo doskonale wiemy, że bitcoin nie jest anonimowy, mamy inne do tego kryptowaluty. Jednak przy zachowaniu pewnej higieny pracy można być anonimowy. Mm, albo przynajmniej ograniczyć dostęp do i osób, które nie mają dostępu do pewnych danych, tak? Bo ta anonimowość ginie dopiero wtedy, kiedy możecie porównać bazy danych, na przykład y, dokumentów KYC, które wysłaliście na giełdy, co też odradzam robić w jak najmniejszej ilości. Oczywiście jedną giełdę trzeba mieć, najlepiej dwie na hostę, bo kiedy hosta przychodzi, to giełdy się blokują i możecie mieć problem, na przykład, z wyjściem, bo transakcje wszystko trwa, więc. Warto być na hosem przygotowanym, jednak tak czy siak, tych dokumentów starajcie się nie wysyłać, a taki patent wam powiem, jak wysyłacie się, mm, rejestrujecie na jakichś giełdach, robicie coś, to zgłaszajcie zagubienie dowodu, wyróbcie nowy dowód, tym samym na sam ten stary dowód już nikt nie może wam nic zabrać. Jesteście zweryfikowani, a wasz dowód jest już nowy, więc tutaj jedno niebezpieczeństwo już sobie wykluczacie, a dodatkowo możecie już zastrzec PESEL, tylko że ten PESEL, jak zastrzeżecie, to dopiero od stycznia, nie, od czerwca 2024 roku banki będą miały weryfikację i kiedy dadzą komuś kredyt na zastrzeżony PESEL, to będą musieli sami spłacać. Więc tak nawiasem mówiąc. Dobrze, kolejna giełda zamyka swoją swoją zabawę z krypto, Zipmex, jest to giełda z regionu Azji i Pacyfiku, więc pewnie większość z Was nie zna, zawiesza działalność właśnie w swojej Tajlandii. Przechodzimy sobie dalej do probitcoinowego prezydenta Argentyny, w której no, inflacja szaleje i sam y, tutaj y, ten prezydent wchodzi z radykalnymi krokami, chce... Zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć bank centralny. No, w sumie, może być, zniszczyć, a bardziej chcę ba kraj postawić na nogi i przez to użyć dolara. No, bo na chwilę obecną za bardzo nie ma wyboru. Ma wybór, wiadomo, Bitcoin, no ale nie oszukujmy się, większość obywatelów e, nie będzie chciał używać bitcoina. Poza tym sam też nie jestem. To jest fajny dodatek, jeżeli taka opcja jest, to mi się podoba, ale zmuszanie na siłę, żeby ludzi, żeby używali bitcoina, to też nie jest, e, to, też nie jest to, co mi się ogólnie. Nie podoba więc fajnie, jakby dodał w przyszłości walutę dodatkową. Ale robi teraz dolara, żeby próbować wyciągnąć kraj z tej wielkiej inflacji. I to jest naturalny ruch, ale tak czy siak pamiętajcie, że jeżeli, jeżeli jesteście pod kogoś drukarką, to tamta y, część może wysysać z was energię. Y, tak w nawiasie mówiąc, tak samo jakbyśmy byli pod drukarką na przykład euro. Co prawda, w takim przypadku. Maleje ryzyko, kiedy masz jakiś konflikt lokalny, bliski na wahania, na przykład tej waluty, albo jak coś się dzieje w kraju, że ta waluta mocno dostanie, ale z drugiej strony e, tak naprawdę rządzi tobą, e, rządzi ci, rządzą ci, co drukują. No, taka jest prawda. Przechodzimy do hardworku Ethereum. Kum, który miał podbyć się na koniec z października 2023 roku, czyli teraz miał być jednak w Ethereum, no ale to jest normalne w programowaniu często ciężko, cię, cię, ciężko jest dotrzymać mm, swoich terminów, ponieważ tam za co chwilę coś się wysypie, coś trzeba naprawić, poświęcić sporo czasu. No i to jest co chwilę przesuwane. Na chwilę obecny ten aktualizacja sieci, która i tak będzie za, jak zazwyczaj jest dwupoziomowa, bo musicie i, i tą część. Proof of Work i tam część Proof of Stake, zaktualizować na Ethereum. W każdym razie możecie sobie zatrzymać. Teraz na ekranie macie, jakie aktualizacje będą, co ta aktualizacja zmienia. Ethereum cały czas się rozwija, bardzo dużo aktualizacji wprowadza, no i to jest to, do czego jest nam potrzebne Ethereum według mnie, właśnie, a do tego, że właśnie Bitcoin tego nie robi, nie wprowadza co chwilę jakichś dużych aktualizacji, do tego jest nam potrzebny Bitcoin, żeby właśnie nie narażać go na jakieś możliwości wysypania się protokołu. Dobrze, przechodzimy do następnej wiadomości. Dziś wygasają opcje. Dziś, przepraszam, w piątek wygasały opcje na Bitcoin o wartości 4 miliardów dolarów i na wartości Ethereum 2,4 miliarda dolarów. Wygasły 24 listopada. Niektórzy spekulują, że yy, kiedy wygasają opcje, to. Posiadacze tych opcji grają tak, żeby jak najlepiej na tym wyjść. I to jest normalne. I to też zależy, kto te opcje posiada. Bo jeżeli posiada to ktoś opcję w chwili wygaśnięciu, który może zrobić jakiś manewr, ma jakiś duży kapitał, żeby zrobić jakąś manipulację na rynku, to oczywiście to wykorzysta. No, a to też nie znaczy, że musi to mu się udać. Dobra, przechodzimy sobie do BlackRock, który drugi raz już się spotyka z sekiem. Ostatnio chwilę przed tym, jak tam Binance coś yy, z Binanceem jak Champing Zao, oddawał swoją pałeczkę, a teraz się to chyba było 20, a teraz. Się spotyka po raz kolejny, no i oni tutaj coraz bardziej omawiają najprawdopodobniej, co się będzie działo z a już jest Bitcoin Trust. No i, i ciekawe, bo to teraz naprawdę już wygląda tak, jakby na 100% ten ETF miał wyjść, tak? No i, i czy, czy naprawdę on sobie tak wejdzie, tak jak to wszystko widać, i, i to będzie takie proste, jednolinijne, czy może jednak to będzie inaczej rozegrane, i teraz wszyscy myślą, że on wejdzie, a jednak on zostanie odwołany, żeby zwalić sobie jeszcze ładnie cenę krypto i, i, i się obkupić. Ja bym wolał tą opcję, żeby został odwołany i żeby zwalić cenę krypto, bo myślę, że naprawdę. Przepraszam, myślę, że naprawdę gruba, grube akcje mogą się dziać później i lepiej by było zwalić cenę, by było to zdrowsze dla wszystkich wskaźników, by było to zdrowsze dla osób, które zbierają bitcoiny i ogólnie dla wszystkich. Ci wszyscy, którzy krzyczeli, że bitcoin jeszcze spadnie poniżej 20 tysięcy, by mogli sobie powiedzieć, tak, spadł sobie do 20 tysięcy, mieliśmy rację by się cieszyli, a każdy bitcoinowiec wie, że jeżeli. Zbiera Bitcoina to doskonale zdaje sobie sprawę, że wykorzystuje ceny niskie do akumulacji, a ceny wysokie do realizacji zysków. I jeżeli wiesz, że aktywo, które inwestujesz, jest OK, to nie obawiaj się tego. Dobra, to nie była porada inwestycyjna, podkreślam, to są tylko moje zdanie, to jest mój blog, moje pierdzielenie, a Wy robicie ze swoimi funduszami, co chcecie, przechodzimy do analizy. Bitcoin się w ostatnich 24 godzinach 2,17 miliarda dolarów, a hash rate sieci wynosi 510 za hash. To też pokazuje, jak ładnie sieć Bitcoina się rozwija. 44 satoshi za bajt. Na chwilę obecną opłaty wynoszą i to jest 2,5 dolara. Jak sobie cofniemy, no tutaj mieliśmy 60, 70, no ale tak to jest końcówka niedzieli, więc no jest nisko. 33 GUE w Ethereum wypaliły się niecałe, 40 ETERY. Na giełdy wpływa nam 16 tysięcy bitcoinów, 16 tysięcy. 000... Eterów I wyciągniętych jest prawie 60 milionów w stabilnych walutach. Jak sobie zerkniemy na, może na nupla, no to widzimy tutaj, że on jest cały czas na żółtej strefie, a fajnie by było, jakby on się troszeczkę zredukował, mmm, no żeby nie był tak wysoko, bo ceny za wysokich jeszcze nie mamy, a, a już jest normalnie na poziomach, tak jakbyśmy byli w, te, w tamtej oście na około 50 tysiącach, więc yy, no, wypadałoby zrobić jakąś korektę od wskaźników. Zobaczcie sobie też, jak spojrzymy na wypływy od minerów, to oni chyba są jacyś hmm, niezbyt dobrymi inwestorami, bo zobaczcie, tutaj przy cenach około hmm, powiedzmy 26 tysięcy za bitcoina była sprzedaż, potem, kiedy bitcoin kosztował 60, 40, 50, tych sprzedaży było naprawdę mało, a kiedy bitcoin znowu tutaj spadał i od roku, no to nawet troszeczkę sobie odchodzi, więc rozumiem teraz te sprzedaży, kiedy już po tym dołku wybił, bo trzeba zabezpieczyć kapitał na, pro, na utrzymanie firmy, to nie rozumiem, czemu na przykład tu właśnie w tych naj, najniższych regionach tak dużo sprzedaży było. No pewnie z paniki, pewnie nie utrzymali strachu, a musieli sprzedawać, bo musieli utrzymać firmę. Pewnie też tam było sporo bankructw, no i musieli wykasować te bitcoiny, nie. I w takim przypadku, jak bankrutujesz, to masz to w dupie, sprzedajesz po byle jakiej cenie, byle tylko nie zbankrutować. Może to miało to na celu, no ale w każdym razie ten wykres wygląda tak, jakby oni odwrotnie robili dokładnie. Ale to dla wszystkich, którzy są hotlerami, inwestorami, którzy nie mają jakichś wielkich kosztów utrzymania i nie muszą wysprzedawać bitcoinów, żeby przeżyć, tylko na przykład mają inne źródła, własne firmy i inne, no to możecie wykorzystać na własną korzyść i zbierać sobie w takich przypadkach tanie Bitcoin. Coś tu jeszcze ciekawego widzimy. Ciekawego widzimy tu widzimy wykres opłaty za, na sieci Bitcoina, który warto obserwować, bo często jak już jest cena wysoka, opłaty wysokie, no to zamyka to drogę do dopływu na mikropłatności. Czyli małe y, inwestorzy mogą mieć problem wejściem. rozumiem, że też na giełdzie kupują i tak dalej, no ale w każdym razie y, rozumiecie o co chodzi. Wypłata taka już jest wtedy bardzo niemożliwa z giełdy, no bo jak kupuję za 100 dolców, a kosztuje 40-50 dolców, się wypłata, no to to jest zazwyczaj już moment, w którym warto się ewakuować z rynku. Y, oczywiście warto odróżniać takie momenty, na przykład tak jak tutaj i tutaj, bo jak, jak grzały tokeny BRC-20 na sieci Ethereum, albo będą teraz grzały jakieś obrazki na sieci, przepraszam, bitcoina, nie Ethereum, na sieci bitcoina, poprawiam się jeszcze raz na sieci bitcoina, BRC20, no to to było spowodowane tylko tym, a nie jakimś wzrostem ceny i szałem. E, oczywiście jak to się złoży w hostie, no to to warto obserwować, no ale zawsze warto mniej więcej wiedzieć co się dzieje z bitcoinem. A to jak będziecie wiedzieli co się dzieje z Bitcoinem i macie większość kapitału w Bitcoinie i cokolwiek co się dzieje w Ethereum, no to możecie być bezpieczni, a to co wrzucacie już swoje hazardowe jakieś tam ruletki, no to już będzie i tak zabezpieczone ceną Bitcoina, bo jak nie ukrywajmy w hostie praktycznie większość wszystko będzie rosło, jeżeli będzie kapitał przelewał się z Bitcoina na inne, inne aktywa, ludzie którzy zarobią kajs na Bitcoinie będą chcieli coś kupić jeszcze, tam. Te aktywa zaczną pompować jeszcze bardziej, no i będzie można wyciągnąć sporo hajsu, ale wszystko będzie zależne od Bitcoina, ale ja też osobiście uważam, że to się w pewnym momencie zmieni, że rozdzielą nam się te kryptowaluty, chociażby już Ether, sam Ether nie traktuje jak altcoina, mimo że z definicji jest, to praktycznie czasami już ma swoje odrębne zachowania, rzadko to się jeszcze zdarza, ale jakbyśmy mieli na przykład naprawdę duży napływ kapitału, to by mogło to troszeczkę zmienić całkowicie rynek i cykle. Dobra, lecimy sobie dalej. Koniec tą spekulacją. Wolumen na futuresach coś się nam zawiesił. Nie widzę go to za chwilę do niego wrócę. Likwidacja 8,2 miliona w shortach zlikwidowane i 9,5 miliona w longach i w wolumen na futuresach to jest 43 miliardy dolarów. Chciwość według jednego wskaźnika 73, a według drugiego 56. No i w tym przypadku faktycznie ten wskaźnik myślę wydaje, że lepiej pokazuje, że chciwość, chociaż mamy wysokie ceny, nie wiem, nie wiem, bo to też jest ciężkie bardzo do określenia z punktu widzenia jednej osoby, bo jakby nie patrzeć, takciwość. Mierzy tendencję całego rynku. No ja, mi jest na pewno bliżej tutaj do strachu, bo jesteśmy długo zawieszeni na tej cenie wysokiej i ja uważam, że coraz musi być wykonany zaraz jakiś ruch na tym Bitcoinie. Raczej nie będziemy zbytnio szli bokiem i albo cena się zawali, bo ktoś wejdzie i, i, i kliknie sprzedam i wszystko, albo załóż jakiegoś shorta grubszego albo cen nam wystrzeli, bo jeszcze ktoś dojdzie, bo go FOMO złapie pod ETF, no i albo, no oczywiście ja mówię tam ktoś, ale chodzi o grupę osób, która przeważy mm, i myślę, że nie będziemy siedzieć długo w tym, w tym miejscu. Chociaż 38 tysięcy to był ostatni host, czy też tam był mega opór. Dobra, lecimy sobie jeszcze na token unlock, widzimy sobie, że tutaj mamy 5%, 5,8% na YGG, później mamy NIM, 4% na no, i tyle z tych shitcoinów za bardzo mnie nie interesują, więc możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, co Was interesuje. No i poziomy: 10 tysięcy bitcoinów na zakup przy 36 tysiącach dolarów, prawie 5 tysięcy bitcoinów na zakup przy 37 tysiącach, a na sprzedaż 6 tysięcy bitcoinów, na sprzedaż przy 38 tysiącach, 200 przy 39 tysiącach, 2,5 przy 40. 41 000 to mamy tylko 1000, już potem przy 42 40, 460. No i zobaczcie, dopiero przy 45 pojawia się kolejny 1000, więc tak naprawdę droga do 45 nie jest wcale taka daleka. Dobrze, moi drodzy, dziękuję, że zostawię ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, że ci się podoba taki materiał. Słyszymy się we środę. Ja życzę Tobie całego miłego tygodnia. Hej! Sponsorem odcinka była Giełda MAX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd.